Chciałabym teraz opowiedzieć o Wernerze Meinholdzie, niemieckim hipnoterapeucie i jego metodzie hipnointegracyjnej psychoterapii głębi. Metoda Wernera Meinholda polega na tym, że w hipnozie przyglądamy się całemu życiu pacjenta, razem z pacjentem oczywiście. Wygląda to tak, że na pierwszym spotkaniu zaczyna się od sytuacji, która jest teraz, a następnie cofamy się z pacjentem na każdym kolejnym spotkaniu o rok, aż do momentu narodzin, a potem poprzez doświadczenia życia płodowego, aż do momentu poczęcia. Ta metoda pozwala nam uzyskać po pierwsze zrozumienie przez pacjenta jego życia, w jakim kierunku to życie zmierza i następnie kierowania swoim życiem w takim kierunku, w jakim chce, żeby zmierzało. A po drugie, zamknięcie rzeczy z przeszłości, które nie są zamknięte i w związku z tym ciągle wywierają wpływ na teraźniejszość pacjenta. Tak naprawdę przeszłości nie ma. Przeszłość już była. Choćby się nie wiem jak usiłowało zmienić coś, co zaszło w zeszłym tygodniu, i tak się już tego nie zmieni. Przyszłości również nie ma. Przyszłość to jest sieć różnych możliwości. I to, jakie wybory dokonujemy w teraźniejszości, może wykreować przyszłość zupełnie inną od tej, która byłaby naszym udziałem, gdybyśmy dokonali innego wyboru. Tak więc to, co jest naszym życiem, to jest to, co istnieje teraz. Ta chwila. Ta chwila, w której tutaj siedzimy i w której do was mówię, to jest wasze życie. Jeżeli nie pozwalamy na to, żeby traumatyczne przeżycia z przeszłości wywierały wpływ na naszą teraźniejszość, to one nie będą wywierać tego wpływu. I metoda Wernera Meinholda służy właśnie temu, żeby uwolnić się od wpływu, który ma na naszą teraźniejszość obraz przeszłości, który znajduje się w naszym umyśle. Ważne jest, i Meinhold to podkreśla, żeby wiedzieć, że nie pracujemy z przeszłością. Przeszłości nie ma. Pracujemy z tą warstwą umysłu pacjenta, która wpływa na obraz przeszłości. I ten obraz przeszłości wpływa na naszą teraźniejszość. W każdym spotkaniu, w każdej sesji hipnointegracyjnej psychoterapii głębi Wernera Meinholda muszą się zawrzeć cztery elementy. Meinhold nazywa je czterema A. Jest to analiza, przyglądamy się temu, co się dzieje. Akceptacja oznacza, że przyjmujemy coś jako coś, co zaistniało. Nie oznacza to, że nam się musi to podobać. Po prostu zgadzamy się na to, że było. Absolucja, trochę to niezręczne tłumaczenie po niemiecku jest, chodzi o uwolnienie emocji, ale nam chodziło w tłumaczeniu o to, żeby zachować te cztery A. Czyli emocje muszą zostać ujawnione, muszą zostać przeżyte i również muszą zostać zaakceptowane. I adaptacja albo aplikacja, jak niektórzy twierdzą, czyli zastosowanie tej wiedzy i tych informacji, które się wiążą z tym określonym czasem w naszym życiu w przeszłości, do tego, co jest w naszym życiu teraz. I dzieje się to w ten sposób, że pacjent jest proszony, żeby każdą sesję zamknąć podsumowującym jednym zdaniem. To zdanie ma jednocześnie być podsumowaniem tej sesji i jednocześnie odnosić się do teraźniejszości pacjenta. Na przykład ktoś, kto miał problemy z trudnym apodyktycznym ojcem, który nie miał dla niego czasu, może zamknąć
sesję zawierającą takie wspomnienia, zdaniem poświęcam dużo czasu swojemu synowi. Chodzi tutaj o to, żeby człowiek zrozumiał swoje życie i żeby w związku z tym dalszą część swojego życia przeżywał w służbie życia, a nie na przykład lęku czy autodestrukcji. Wydaje mi się, że te wspomnienia mają charakter symboliczny, szczególnie te, które dotyczą życia płodowego czy poczęcia. Wiadomo, że pamięć biograficzna zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pojawia się mowa w życiu dziecka, czyli około 2 roku życia, ponieważ pamięć biograficzna bazuje na słowach. Ale istnieją również inne rodzaje pamięci. Istnieje pamięć ułożenia ciała, istnieje pamięć genetyczna, istnieje pamięć komórkowa. I te rodzaje pamięci są też takimi obszarami, do których możemy mieć dostęp, pracując w hipnozie.